Kuchnia żydowska to jest taki wielki, ogromny świat, który się różni w każdym regionie. W każdym regionie są inne składniki, inne przyprawy, które muszą się dostosować do właśnie tych reguły charakteryzujące kuchni żydowskiej. Kuchnia żydowska to powiedzmy, musiałem troszeczkę zwiększyć swoje horyzonty smakowe, żeby stworzyć razem tutaj z ekipą te dania, które będą dzisiaj robione dla tego eventu. Kuchnia żydowska też podchodzi troszeczkę do kuchni włoskiej, takiej taką jak ja lubię, taką jak ja gotuję, że to jest proste, smaczne. Nie kombinuję się za dużo, tym bardziej, że te reguły są dosyć takie stryktujące. I to są takie dania, które próbuję proponować ludziom. Takie dania, które można na co dzień w domu zrobić. Dania, które mają produkty dostępne dla wszystkich. Takie podobne dania też na YouTubie wkładam wideo i próbuję zachęcać ludzi gotowania tak, jak ja na co dzień robię w domu. I kuchnia żydowska to jest coś, co... Jeżeli ktoś w ogóle ją nie zna, to jest warto spróbować ugotować coś po żydowsku z regułami żydowskimi albo przyjść tutaj na przykład w Starej Łaźni i spróbować ich dania. To jest coś, co to trzeba przynajmniej raz w życiu spróbować. I
event muszą być stworzone na podstawie kuchni włosko-żydowskiej. No to jako podstawę właśnie wziąłem te wszystkie reguły żydowskie i tak jak robiłem też podczas programu Masterchefa, to dałem ten swój akcent, to swoje coś do tych dań, żeby to nie było coś mocno banalnego, ale proste, kreatywne. To jest klucz do wszystkiego. Dla mnie branie udziału w programie to oznaczyło po pierwsze takie bycia bardziej pewnego siebie i swoich potraw, bo ja tak naprawdę na co dzień zawsze dla siebie albo dla kolegów gotowałem, dla rodziców albo jakieś kolacje domowe robiłem. I zobaczyć, że te moje dania, tą swoją pasję, które na co dzień używam do gotowania, była doceniana przez jurorów, przez prawie cały program, to było naprawdę ogromny zaszczyt. I po każdym kroku to byłem coraz bardziej pewny siebie i coraz bardziej chciałem więcej dać. Wracając jeszcze na moment do dzisiejszej kolacji, powiedz, jak pracujecie się tutaj z pozostałą załogą kuchni? No super, tutaj dziewczyny i ekipa sobie świetnie daje radę. To jest coś, co nie często ekipa jest zgrana, a to, co tutaj widzę, to jest naprawdę uśmiechy, współpraca na 100% pod każdym względem i jestem pewien, że ten event się uda na 100%. Właśnie dla Ciebie chyba te eventy też są taką szansą, żeby spotkać się ze swoimi fanami, z ludźmi, którzy Ci kibicują, dla których takie spotkanie z Tobą i możliwość porozmawiania w świecie realnym raczej jest mało prawdopodobne. Tak, no powiedzmy, że spotkanie takiej osoby, na przykład jak ja, albo tak jak innych uczestników, przynajmniej ja cały czas podróżuję po Polskę, cały czas jakieś eventy, to nie jest łatwo spotkać się z wszystkimi. I te eventy to są kluczem, żeby właśnie dotrzeć do jak najwięcej osób, które znały mnie tylko z ekranu, albo z internetu, z YouTube'a, z Instagrama, no, jakakolwiek platforma i wreszcie mogą mnie poznać na żywo. Mogą też zobaczyć, że to, co widzieli na ekranie, to jestem naprawdę ja, że to, co pokazałem, to jest moja osobowość i się niczym nie różni. I dla mnie to jest też wielka przyjemność ich spotkać, bo strasznie dużo osób na co dzień do mnie pisze przemiłe słowa, jakieś komentarze, też jakieś rady. Niektórzy chcą rady o gotowaniu, a tak to jest taki kontakt ty na ty, jakby to była jedna wielka rodzina. To jest chyba fajne, bo ta energia wraca z powrotem. Tak, tak, tak. To jest tak jak karma, nie? To, co się daje, to wraca. I o to chodzi w życiu. Pozdrawiam wszystkich widzów z telewizji z wami. Naprawdę. Ciao belli i do usłyszenia może kiedyś znowu.